Rębak Urban. Tutaj nie wymieniamy tak często łożysk, dlatego że wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy szczelinę. Jeżeli są jakieś śmieci w gałęziach, to one przedostają się przez tą szczelinę, spadają tutaj w dół, a nie uszkadzają nam tej uszczelki, która tutaj ochrania kulki w łożysku. Dlatego służy to długo i nie ma żadnych takich częstych wymian. W zasadzie tutaj ten rębak już ma 10 lat i łożyska nie były wymieniane. To wszystko, które w innych rębakach uszkadza kulki, tutaj sobie nam swobodnie spada i zanim by się to miało napełnić, to nie wiadomo ile czasu by musiało upłynąć. Zawsze można to odkręcić, wyczyścić, przedmuchać i nie ma tego ryzyka. Tak samo jeżeli jakieś sznurki by się dostały, to tutaj też one się w pierwszej kolejności zgromadzą w tej szczelinie, a nie będą nam uszkadzały osłony na łożyska. Tutaj z tej strony mamy taką przekładnię olejową, także też nie potrzeba jakichś dużych kół zamachowych, jest duże przełożenie i ten rębak sobie też bardzo dobrze radzi z takimi grubszymi gałęziami. Jeszcze przejdziemy z tej strony. Standardowo mamy dwa wałki z nożami i trzeci jest napędowy. Problem jest też taki w tych pozostałych rębakach, że te wióry, które lecą z góry, się kruszą, wchodzą tam w tą szczelinę, w te dolne łożyska i ten dolny wałek też trzeba często wymieniać łożyskowanie. Tutaj tego problemu nie mam, to wszystko spada sobie tam w dół, ale nie ma dolnego wałka, który będzie nam tutaj mógł się uszkodzić. Także tak to wygląda. Solidna robota i bezawaryjna. Dziękuję.